Cześć. Czy jesteś jedną z tych osób, która ma ogromną pasję, ogromny zmysł, taki kreatywny, który chciałaby wykorzystać, ale jednocześnie boi się, że nie poradzi sobie biznesowo? Czyli kręcą cię, inspirują rzeczy, które dotyczą mody albo jakiegoś pięknego, artystycznego świata i chciałabyś zmonetyzować swój biznes, wykorzystać swój potencjał, ale boisz się, że możesz natrafić na jakieś problemy natury biznesowej, takiej administracyjnej, które spowodują, że sobie nie poradzisz. Albo myślisz, że one w ogóle nie nastąpią, w związku z czym rzucasz się na głęboką wodę i zaczynasz biznes. Uwaga! Właśnie jestem w pracowni marki Lipari, jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce, a mam nadzieję, że już niedługo również za granicami, która została stworzona przez Jolantę Lewicką, a od niedawna, od kilku lat prowadzona jest również przez jej wspólniczkę Martę Małecką. Rozmawiałyśmy dzisiaj w programie Biznes bez tabu o początkach Jolanty, o tym, co spowodowało, że zdecydowała się z nauczycielki stać kobietą biznesu, kobietą, która będzie ubierała inne kobiety w takie najbardziej intymne elementy ich garderoby, jakie popełniła błędy, jak poradziła sobie później z wychodzeniem z ogromnych tarapatów, nie tylko i wyłącznie finansowych, w jakie wpadła w jej firma, i jak dziewczyny, czyli Marta i Jola, połączyły się biznesowo i co w związku z tym stworzyły. Dowiesz się również z tego odcinka niesamowitej rzeczy, a mianowicie co zrobić, kiedy dwa kanały twojej sprzedaży, takie jak sprzedaż na eventach, jak również sprzedaż w galerii handlowej, nagle zostają zamknięte. Jak sobie poradziły i jak spowodowały, że teraz w trakcie pandemii ich sprzedaż poszła do góry. Zapraszam cię na stronę biznesbeztabu.pl do tego, aby zobaczyć właśnie ten odcinek. Do zobaczenia.